Z opracowań, artykułów publicystycznych, pamiętników należy eliminować wszelkie treści rehabilitujące i popularyzujące w społeczeństwie tradycje wrogie socjalistycznej Polsce. Na przykład próby rehabilitacji okresu międzywojennego i przywódców II Rzeczypospolitej. Nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w Lasach Katyńskich. Niniejszy zapis przeznaczony jest wyłącznie do wiadomości cenzorów. Przy ewentualnych wykroczeniach nie wolno się na niego powoływać ani ujawniać jego istnienia. Nekrologi, inseraty i inne formy w prasie, radio i telewizji oraz klepsydry i tym podobne byłych żołnierzy AK i innych prawicowych organizacji uczestniczących w Powstaniu Warszawskim nie mogą być zwalniane do publikacji. Mój ulubiony aktor to był Charles Bronson. On był troszkę w dużym stopniu przeciwstawieniem cech mojego własnego ojca. No ja uważałem, że taki powinien być mężczyzna. Chciałem się wzorować na nim i próbowałem zawsze go naśladować, nawet trochę zewnętrznie, bo wąsy sobie kiedyś zapuściłem, prawda, i dłuższe włosy. Chciałem rozpocząć studia zaoczne. Po trzech bodajże latach pracy w przedsiębiorstwie remontowo-montażowym handlu wewnętrznego. Zakład pracy musiał też wyrazić zgodę, żeby mnie zwalniać na zajęcia. Skorzystał z okazji jakiś przewodniczący i powiedział, że jak się pan zapisze, to damy panu zgodę. No i to był mój powód do wstąpienia w szeregi PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dobrnąłem do trzeciego roku. Później przerwałem studia na kilka lat, ponieważ założyłem rodzinę, miałem żonę, dziecko przyszło na świat. Pracowałem dodatkowo jeszcze, dyżury nocne na poczcie, oddawałem nawet krew, pamiętam, w szpitalu w Nowej Hucie, żeby pieniądze wystarczyły na utrzymanie. Odwiedziłem kiedyś rodziców, co się zdarzało dość regularnie i tam któregoś dnia zastałem również brata. On pracował w Radzie Narodowej w Wydziale Wyznań i rodzice współczuli mi, kiwali głową nade mną i nagle mówił: spytać Ryśka, może Rysiek pracuje w Radzie Narodowej. Może on znajdzie jakąś pracę dla ciebie. Pytam się Ryśka, słyszałeś jakiej pracy? Może byś mi coś załatwił? On mówi: jest wolny etat w delegaturze publikacji widowisk. Tam znam szefa. Mówię: a słuchaj, co to za praca? Coś powiedział w rodzaju, że ja cię umówię, to się dowiesz, że na miejscu przystoję. Jak można było w ogóle być zatrudnionym w cenzurze? Też po znajomości po prostu. Że ktoś kogoś zarekomendował. Że on to właśnie jest, ma przekonania prawidłowe, to znaczy lewicowe. Na ogół to byli członkowie partii. Skąd się wziął? Zagadkowa historia, bo jestem magistrem filologii polskiej i po studiach pracowałem w takiej spółdzielni chemicznej w Krakowie jako kierownik magazynu. Dziennikarstwo było jakimś moim przeznaczeniem, no może nie przeznaczeniem, ale marzeniem było. No i znany chyba panu Leszek Mazan mi zaproponował, ponieważ nie mogłem się dostać do dziennika, w którym Leszek wtedy pracował, to mi zaproponował: do cenzury idź. Tam stąd to będziesz miał łatwiejszy start do roboty w dziennikarstwie. Wówczas miałam 30 lat, kiedy tam trafiłam. Nauczycielka z wykształcenia po dyplomowych studiach dziennikarskich, ambitna. Radio było moim marzeniem. Byłem wówczas asystentem na uczelni, skromnej pensji asystenckiej i spotkałem znajomą dziennikarkę, która zresztą w jakiś czas potem była znaną dziennikarką, która wiedziała o takiej pracy. No, skontaktowała mnie z dyrektorem tej instytucji. Szczerze przyznam, tam za bardzo nie wiedziałem, co to cenzura znaczy. Znaczy tam mniej więcej, no tam kojarzyłem, ale nie wiedziałem, na czym to polega, jak się w te klocki bawić. No ale Leszek mnie tam zapowiedział, no i przyszedłem, bardzo mile przyjęty zostałem. Pieniądze były powyżej średniej, nie były oszałamiające, ale na pewno była to trzykrotność pensji nauczycielki, co najmniej, o ile dobrze pamiętam. No szedłem tam z myślą, że to będzie chwilę, no ale ta chwila się, mówiąc delikatnie, lekko przyciągnęła. Tam nie było cenzorów w tym urzędzie. Wszyscy się nazywali radcy. Cenzura to było słowo tak samo cenzurowane.
stosunku do tego urzędu. Zawsze poprawiane, to nie jest urząd cenzury, to jest GUKPPIW, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Okres zapoznawania się z pracą, z czynnościami służbowymi wyglądał tak, że przydzielono mi pracownika, albo mnie przydzielono pracownikowi, który miał na stałe przydzielony do kontroli cenzorskiej gazety i przyglądałem się, jak on to robi. Gazeta robi się przede wszystkim po południu i w nocy. Więc przed południem ewentualnie były dostarczane jakieś kolumny, które są robione wcześniej, więc typu tam kultura czy sport. Strona po stronie przynoszono tak zwane szczotki. Jedna zostawała w urzędzie jako dowodowa, druga wracała do redakcji, przynosił goniec. Czytało się, oddawało się, chyba że był jakiś problem. Bo na wypadek ingerencji to się robiło protokół. To, co się wykreśliło, skreśliło, no to się wycinało, no, przyklejało się na kartę i taką. I to jako dowód pracowitości nieraz. No i redakcja dostawała z ingerencją kolumnę i potem była zobowiązana tę kolumnę przynieść po ingerencji. I wtedy dostawała pieczątkę na druk. Gazeta, która już była gotowa, schodziła z maszyn. Redaktor dyżurny, przeważnie tam zastępca sekretarza redakcji, ale który tam był dyżurnym w nocy, przynosił parę egzemplarzy już gotowej gazety. No i też tak było, trzeba było przekartkować, no ale to już nie było problemu z tym, pieczątka, druk na rozpowszechnienie. To samo w przypadku książek, prawda, sztuk teatralnych, piosennych, wizytówki, prawda, nekrologii. Drukarnia żadna nie miała prawa wydrukować niczego, jeżeli nie było zwolnienia przez ten urząd, prawda. Wszelkie samoistne publikacje należy oceniać z punktu widzenia ich społecznej przydatności. Wydawnictwa nieposiadające walorów społecznej przydatności należy sygnalizować kierownictwu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie. Zalecenie nie dotyczy materiałów ze zjazdów, konferencji, plenów partii i stronnictw politycznych oraz organizacji młodzieżowych. Dopiero kiedy otrzymałem angaż do ręki, w którym podpisałem, że podporządkowuję się przepisom prawa o przestrzeganiu tajemnicy państwowej służbowej, dopiero wtedy dano mi do ręki tą Biblię, właśnie cenzorską, Księgę Zapisów i Zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie. To była księga z prawdziwego zdarzenia, ciężka, gruba, z tekturowymi okładkami formatu większego niż A4. Czarne okładki, prawda? I grzbiet był spółciemny. I wtedy zorientowałem się, czym w rzeczywistości zajmuje się ten urząd, co będę robił. Nie należy zwalniać żadnych informacji na temat wypadku na statku MS Rokossowski, budowanym przez Polską Stocznię dla armatora radzieckiego. Nie należy publikować żadnych informacji na temat katastrofy w kopalni Katowice, której poniosło śmierć 4 górników. Wszelkie publikacje przedstawiające uogólnione, scalone dane liczbowe dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych należy wstrzymywać. W okresie szkolenia tą książkę musiało się dobrze tam przeczytać i to nieraz ze 2-3 razy niektóre zapisy, żeby starać się zapamiętać choćby hasłowo. Nie należy zwalniać materiałów wskazujących na zjawisko postępującego zanieczyszczenia polskich odcinków rzek spływających z Czechosłowacji, powodowanego działalnością gospodarczą na terenie naszego kraju. Można natomiast zwalniać informacje o zanieczyszczeniach tych rzek spowodowanych działalnością gospodarczą na terenie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Z opracowań na temat ochrony bądź zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce należy eliminować informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzi spowodowanym przez przemysł i środki chemiczne stosowane w rolnictwie. Zakaz niniejszy obejmuje wszelkie informacje o skażeniach powodowanych przez pestycydy. Zgadza się. Wszystkie informacje, materiały, reportaże, które by w jakiś sposób pogarszały naszą opinię w Europie, w świecie, nie ma, no w Polsce jest dobrze. W Polsce jest cudowne życie. W szkole numer 80 w Gdańsku stwierdzono wydzielanie się szkodliwych substancji z materiału użytego do uszczelniania okien. Nie należy zwalniać absolutnie żadnych informacji na ten temat.